Przeciwnicy wycinki drzew przy ulicy Fabrycznej pilnują, czy decyzja marszałka województwa wielkopolskiego jest respektowana. Na skrzynkę mailową telewizji Leszno trafiła wiadomość o usuwaniu niebieskich kropek przez najprawdopodobniej pracowników firmy realizujących inwestycje. W ten sposób oznaczone są drzewa, których nie wolno wyciąć. Jak już informowaliśmy, po 9 miesiącach od złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Leszno uzyskało zgodę na wycinkę drzew przy ulicy Fabrycznej. Władze miasta wnioskowały o pozwolenie na usunięcie 275 drzew. 30 kwietnia uzyskały zgodę na wycięcie 163. Na 21 drzewach rosnących na Fabrycznej odkryto gniazda ptaków chronionych. Jest zakaz ich wycinki i właśnie te drzewa oznaczono niebieskimi punktami. Z informacji przesłanej nam mailowo wynika, że przy skrzyżowaniu z ulicą Wilkońskiego dwaj mężczyźni usuwali to oznaczenie z jednego z drzew. To niedopuszczalne zachowanie, napisała autorka maila. Sprawa drzew na Fabrycznej budzi ogromne emocje. Autorka maila poinformowała nas, że tę wiadomość przesłała także do Straży Miejskiej w Lesznie. Komendant Dominik Sadowski potwierdził otrzymanie wiadomości, poinformował nas o tym, że przekazał ją do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Leszna. Także tę informację potwierdziliśmy, a Agnieszka Lachowicz poinformowała nas, że trwają wyjaśnienia w tej sprawie.